Drogie panie, ćwiczymy oczęta dla ich zdrowia i dla urody, a konkretnie po to, żeby pozostawały młodzieńczo otwarte jak najdłużej. Ja mam troszkę słonko w oczy, ale zaczynamy. Uspokajamy czoło, żeby się nie marszczyło i robimy tak zwane reflektorki, czyli dziwimy się oczyma. Robimy to razy 20, a następnie zaczynamy taniec oczu na bok. Uwaga, patrzę w prawo, łyb, w lewo, łyb, w prawo, łyb, w lewo, łyb. 20 razy poprawicie wzrok, ale też sprawicie, że oczy będą pięknie otwarte. A ja się z wami żegnam.